Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat fragmentu opowiadania Tadeusza Borowskiego U nas w Auschwitzu. U nas w Auschwitzu do tej pory było takim stałym, niemalże obowiązkowym elementem pojawiającym się w spisie lektur w podstawie programowej do języka polskiego do szkół średnich. Teraz no, zostało usunięte, zostało zastąpione innym opowiadaniem Borowskiego. No nie będę tutaj mówił, że to opowiadanie Ludzie, którzy szli Borowskiego jest jakimś słabym, kiepskim tekstem. Odwrotnie, ja tam darzę Borowskiego, przynajmniej jego twórczość, darzę bezkrytyczną miłością. Natomiast, proszę Państwa, usunięto U nas w Auschwitzu. Dlaczego? Dlaczego usunięto opowiadanie, które jest w stanie w najlepszy sposób poukładać uczniom w głowach wiedzę na temat tego, jak wyglądały obozy zagłady, niemieckie obozy zagłady. Dlaczego to usunięto? Zostawiono oczywiście, proszę Państwa, do gazu i ludzi, którzy szli, ale są to opowiadania, które jakby wrzucają nas w sam środek tego koszmaru. Ale czytając U nas w Auschwitzu, my jesteśmy w stanie zapoznać się z regułami, które panują w tym koszmarze właśnie. A więc wybór albo decyzja o tym, że usuwamy U nas w Auschwitzu, wydaje mi się bardzo nieracjonalna. Oczywiście, gdy rozmawiałem sobie na ten temat z moją żoną, również polonistką, no to zdobyłem się na złośliwość. Ja jestem bardzo często złośliwym człowiekiem i nauczycielem. Nie, może nauczycielem nie, ale złośliwym człowiekiem, jeżeli przyjdzie mi komentować albo krytykować decyzje związane z polską edukacją. I sobie pomyślałem tak, no przecież ludzie, którzy wymyślili nam taką, a nie inną podstawę programową, mieli i mają być może do tej pory potężną obsesję na punkcie uniwersalnych, ponadczasowych, nieprzemijających wartości cywilizacji europejskiej, cywilizacji zachodu, cywilizacji łacińskiej, która oczywiście wzięła się ze starożytności grecko-rzymskiej oraz z dziedzictwa Pisma Świętego. No a Borowski tutaj bierze na cel właśnie to dziedzictwo i stara się udowodnić, co moim zdaniem udaje mu się nawet całkiem nieźle, stara się udowodnić, że ten piękny, wspaniały, klasyczny antyk wcale nie przyczynił się w żaden sposób do tego, żebyśmy się mogli czuć dumni z tego, że jesteśmy jego dziedzicami. Odwrotnie, antyk według Borowskiego, ta cywilizacja, stworzyła nam system, to jest chyba dobre słowo, system, którego rozwinięciem, którego takim oczywistym rozwinięciem, takim dosyć nawet bym powiedział przewidywalnym rozwinięciem, było powstawanie, zakładanie obozów koncentracyjnych. Tak? Czyli obozy koncentracyjne, taki Auschwitz, Dachau, Birkenau i tak dalej, nie są żadnym rakiem, żadną gangreną na zdrowym ciele Europy. Nie, to jest po prostu logiczna konsekwencja tego, co mogliśmy śledzić w historii Europy od początku jej istnienia. No i Borowski pisze tak. Pracujemy pod ziemią i na ziemi, pod dachem i na deszczu, przy łopacie, loże, kilofie i łomie. Nosimy wory z cementem, układamy cegły, tory kolejowe, grodzimy grunt, depczemy ziemię. Zakładamy podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji. No wcale nie nowej, nie? Wcale nie nowej. Ta cywilizacja, która być może powstałaby za sprawą istnienia III Rzeszy, do zbudzenia przypominałaby chociażby cywilizację starożytnego Rzymu, imperium starożytnego Rzymu. Teraz dopiero poznałem cenę starożytności, jaką potworną zbrodnią są piramidy egipskie, świątynie i greckie posągi, ile krwi musiało spłynąć na rzymskie drogi, wały graniczne i budowle miasta. No tak, czy ktokolwiek z nas, wędrując sobie po Rzymie, oglądając akwedukty, przyglądając się greckim, no już chyba ruinom, tak, starożytnych świątyń, albo podziwiając kunszt i talent rzymskich architektów budujących drogi, które do tej pory są w stanie
utrzymać jadące pojazdy. To czy ktokolwiek z nas zastanowił się, a co z ludźmi, którzy te drogi budowali? A co z tymi, którzy układali te kamienie, którzy wznosili te kamienie na nieprawdopodobną wysokość? Co z tymi, którzy ginęli z głodu, padali ofiarami wypadków? Co z tymi, których wyrywano z rodzinnych stron i zamieniano w niewolników tak naprawdę w maszyny biologiczne? Ta starożytność, mówi Borowski, która była olbrzymim koncentracyjnym obozem, gdzie niewolnikowi wypalano znak własności na czole i krzyżowano za ucieczkę. Ta starożytność, która była wielką zmową ludzi wolnych przeciw niewolnikom. Tak? To jest do złudzenia to samo, tak? Co było w obozie koncentracyjnym. Zmowa ludzi wolnych przeciwko niewolnikom. Tylko w przypadku II wojny światowej i obozów koncentracyjnych, które wtedy powstały, ta zmowa ludzi wolnych uczyniła z innych ludzi wolnych niewolników, a więc chyba jeszcze gorzej. Ale to wciąż ten sam mechanizm. Tak, to wciąż ten sam mechanizm. Pamiętasz, jak lubiłem Platona? Dziś wiem, że kłamał, bo w rzeczach ziemskich nie odbija się ideał, ale leży ciężka, krwawa praca człowieka. To myśmy budowali piramidy i rwali marmur na świątynie i kamienie na drogi imperialne. To myśmy wiosłowali na galerach i ciągnęli sochy. Tak? My? Nie, że więźniowie obozu koncentracyjnego w Auschwitz, ale tacy jak my. My, niewolnicy, my, których sprowadzono do najniższych przestrzeni w drabinie społecznej, a może nawet poza drabinę społeczną, to nas odczłowieczono i zamieniono nas w najtańszą możliwą siłę roboczą. A oni, ludzie wolni, pisali dialogi i dramaty, usprawiedliwiali ojczyznami swoje intrygi. To jest też bardzo nie w smak chyba tej podstawy programowej, żeby w ten sposób się wypowiadać na temat ojczyzny. Tak, no tak, no bo ojczyzna jest koncepcją, w imię której jeden lub drugi naród można zgładzić, wybić, wytruć albo zamienić w stado niewolników. Myśmy byli brudni i umierali naprawdę. Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby. Gdy pomyślimy o estetyce, tak, no bo ci wolni ludzie byli estetyczni, no to gdy pomyślimy o estetyce, to od razu nam się uruchomią te obrazy Zborowskiego, pokazujące pięknych, ładnych, wysokich, doskonale ubranych, obsypanych złotem niemieckich oficerów SS, albo innego rodzaju służb, którzy to nie chcą sobie brudzić rąk i wyręczają się więźniami, których zmuszają do tego, na skutek mechanizmów panujących w obozie, zmuszają do tego, żeby to więźniowie byli katami kolejnych innych więźniów. Dobrze, i teraz dochodzimy do najbardziej chyba wstrząsających słów Borowskiego. Można się z nimi nie zgodzić. Ja w każdym razie uważam je za bardzo, bardzo, bardzo szlachetne. Momentami chyba nieco idealistyczne, ale dobrze, posłuchajmy. Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala. Czyli jak to można rozumieć? Ni mniej, ni więcej, tylko nie ma możliwości, żebyśmy zachwycali się estetycznymi dokonaniami różnego rodzaju cywilizacji, jeżeli będą one, te dokonania, stworzone przez ludzi, którzy przy okazji ginęli całymi tysiącami. Nie ma możliwości, żeby nie wspominać o krzywdzie, o degeneracji, o barbarzyństwie tych wielkich, wspaniałych cywilizacji i kultur, które z jednej strony dały nam tego Platona i Arystotelesa, Horacego i Marka Aureliusza, a z drugiej strony całymi tysiącami cywilizacje te wybijały tych, których uznano za niegodnych życia. Cóż wie starożytność o nas? Zna przebiegłego niewolnika Starencjusza i Plauta, zna trybunów ludowych, Gracchów i imię jednego tylko niewolnika, Spartakusa. Oni robili historię i byle zbrodniarza, Scypiona, byle adwokata, Cycera czy Demostenesa. Pamiętamy doskonale, zachwycamy się wycięciem etrusków. No, powiem tak, tutaj by się mógł wściec na przykład Zygmunt
Proszę, Zbigniew Herbert, który był przecież wielkim admiratorem różnego rodzaju tych wielkich, antycznych, klasycznych cnót. Zachwycamy się wybiciem Kartaginy, zdradami, podstępami, łupiestwem. Prawo rzymskie. I dziś jest prawo. No właśnie. Kiedyś prawo rzymskie, dzisiaj prawo niemieckie, prawo faszystowskie, nazistowskie. Co będzie o nas wiedzieć świat, jeżeli zwyciężą Niemcy? No właśnie, no, wymyślmy sobie, stwórzmy sobie taką symulację. Książki, które opisują zwycięstwo Niemiec, należące oczywiście książki do dziedziny historii alternatywnej, no to można policzyć w setkach, jeżeli nie w tysiącach. Najbardziej znana powieść Filipa Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku, pokazuje nam przecież taką właśnie wersję rzeczywistości. Albo na przykład krótka książeczka, chyba nawet byśmy powiedzieli, Dźwięk Rogu, teraz nie pamiętam autora, ale też pokazuje nam w wstrząsający sposób konsekwencje zwycięstwa, potencjalnego zwycięstwa hitlerowskich Niemiec. No, to co będzie, jeżeli zwyciężą Niemcy? Powstaną olbrzymie budowle, autostrady, fabryki, niebotyczne pomniki. Pod każdą cegłą będą podłożone nasze ręce. Na naszych karkach będą noszone podkłady kolejowe i płyty betonu. Wymordują nam rodziny, chorych, starców, wymordują dzieci. No i taka byłaby kolejność rzeczy, gdyby faktycznie Hitler i jego Trzecia Rzesza zwyciężyły. Tak? Zwyciężyli. Tak by to wyglądało. Nie mógłbym do was się zwracać, wy nie moglibyście mnie słuchać, ponieważ najprawdopodobniej by nas nie było. Narody takie jak Polacy, Litwini, tacy narody takie jak Cyganie, jak Żydzi, nie mieliby prawa istnieć. Wymordują dzieci. Tak. I nikt o nas wiedzieć nie będzie. Zakrzyczą nas poeci, adwokaci, filozofowie, księża. No. Filozofowie, księża, czyli te wszystkie wielkie, poważne figury, nad którymi mamy się pochylać, śledząc i studiując historię starożytną i historię średniowiecza i historię kolejnych epok, które na karkach ludzi uznanych za gorszych, ludzi uznanych tylko i wyłącznie za siłę biologiczną, służącą do budowy bądź też demontażu czegoś, tak, to te siły będą miały swoich poetów, adwokatów i będą te siły bronione przez bądź co bądź geniusz tych ludzi. Ale Borowski mówi, nie ma możliwości, żeby uznać za coś oczywistego koszty, które się ponosi, koszty, które się ponosi, jeżeli krzywdzi się innych ludzi, żeby ci ludzie mogli stworzyć coś pięknego. Zakrzyczą nas, tak, stworzą piękno, dobro i prawdę. Piękno, dobro i prawda to są przecież najważniejsze wartości należące do, albo wytworzone przez cywilizację europejską. Stworzą piękno, dobro i prawdę. Stworzą religię. No właśnie. Przecież religia jako system, obojętnie jaka religia, najłatwiej, najprościej mówić o religii chrześcijańskiej, ale religia jako system jest doskonałym narzędziem do tego, żeby wytłumaczyć wszelkiego rodzaju patologie, które lęgną się tam, gdzie trzeba z jak najmniejszym kosztem zbudować coś wielkiego. A więc wszędzie tam, gdzie pojawią się te siły, które będą niszczyły nam rzeczywistość, będą odczłowieczały ludzi i będą starały się zamaskować to szczytnymi ideałami, takimi jak religia, piękno, dobro, prawda, no to wtedy powinno nam się myślenie Borowskiego przypomnieć. To tyle. Ja bardzo emocjonalnie podchodzę do tego fragmentu, jest on znakomity i zawsze powtarzam, nie ma piękna, jeżeli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala. I tyle. To są dużo ważniejsze słowa niż te wszystkie wielkie, wspaniałe traktaty filozoficzne, teologiczne, z którymi mamy się mierzyć na lekcjach języka polskiego i poznawać jakieś tam sumy teologiczne czy inne rozważania, rozmyślania świętego Augustyna. Trzymajcie się. Pozdrawiam.